Witam Państwa serdecznie na 57. sesji Rady Miejskiej w Iławie, którą niniejszym otwieram. Serdecznie witam wszystkich przybyłych Państwa radnych, zaproszonych gości. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Do liczenia głosów wyznaczam Panią Wiceprzewodniczącą. Proponowany porządek dzisiejszego posiedzenia otrzymaliście Państwo wraz z zaproszeniami. Czy w sprawie porządku ktoś chce zabrać głos? Bardzo proszę. Ja konsekwentnie chciałem zapraszać naszych komisji. Proszę o ustawienie do porządku obrad uchwały dotyczącej powierzenia Centrum Aktywności Lokalnej na ulicy Jasiewskiej, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Wszystkim dziękuję za posłuchanie. Dziękuję bardzo. Może to chciałbym przegłosować ewentualnie. Kto z Państwa jest za tym, aby wprowadzić do dzisiejszego porządku punkt, o którym wspomniałem? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Nie, dziękuję. Uważam, że Rada jednomyślnie wprowadziła ten punkt pod obrady. Proszę bardzo, Pani Radna. A ja zaś proszę o zniesienie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości złożonej w Żywicy Związkowej. Ja czytam uchwałę. Paragraf pierwszy wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencji gruntów i budynków miasta i wokół wynajętej 6 na podziałach numer 55 na powierzchni 3000 hektarów, zarysowanej księdze wieczystej KWL L 1/0004/3842/4 połączonych w Iławie, Żółwic, Piastowie z przeznaczeniem pokój budownictwo mieszkaniowe wysokie. Argumentuję zniesienie tego, tej uchwały, zdjęcie z porządku, gdyż kradł się albo błąd, albo jest to celowe. Księga wieczysta jest tylko działka o numerze 59. Działka o numerze 59/1 nie istnieje w księgach wieczystych, więc nie możemy sprzedawać czegoś, czego nie ma formalnie w księdze wieczystej. O wsparcie tego poproszę osoby, która zajmuje się na co dzień jako sprawa zawodowa, więc bardzo proszę o wsparcie kolejnego w tym temacie. Przepraszam bardzo, może o wsparcie to ja będę prosił najpierw, ale to ja w takim razie bardzo proszę o wyjaśnienie tej sprawy. Pana kierownika Wiesława Wieczyńskiego. No, sytuacja wygląda w ten sposób. Przepraszam bardzo, ja dziękuję. Ale to może ja najpierw mam kolegę. Nie. Wybaczcie Państwo, ale to ja będę decydował, kto będzie nam udzielał tej sprawy. Dobrze? Proszę Państwa, Rada jakby wyraża intencję dla burmistrza, że zgadza się na to, żeby taka działka została zbyta przez burmistrza, tak? To, że jej nie ma w księgach wieczystych jeszcze, tak? Jesteśmy w trakcie podziału, tak? I ta działka będzie, tak? Wydzielona i Rada może wyrazić, tak? Że burmistrz taką działkę może sprzedać wtedy, kiedy ona będzie w księgach, bo inaczej się nie da sprzedać, tak? Natomiast co? Wyraz tej intencji może być wcześniej. Panie kierowniku, ale my mamy wyraźnie podany numer księgi wieczystej, prawda? Którego jak... Ta działka... Czy istnieje w ogóle wpis w księdze wieczystej? Znaczy nie, jest wpis dotyczący całej działki na razie, tak? Bo jesteśmy w trakcie podziału. Natomiast będzie wydzielona działka, która tam jest wpisana i ona w tej księdze będzie zapisana. Rozumiem. Natomiast my mielibyśmy wyrazić zgodę na sprzedaż, ewentualnie nawet całość. Znaczy nie, można tego zrobić. Może być tak, że Rada, jeżeli Państwo będą chcieli, to możemy tą uchwałę zmienić w taki sposób, że będzie zgodnie z księgowym, czyli całą działkę, tak? A burmistrz wtedy po podziale będzie mógł sprzedać mniej, ponieważ notariusz zawsze mówi, że jeżeli jest zgoda na sprzedaż większej działki, to tym bardziej jest zgoda na sprzedaż mniejszej. Proszę bardzo, proszę Państwa, żeby tak zabrać głos, proszę. No nie jest tak do końca, bo jest mi po pierwsze, rzeczywiście jest procedura podziału, ale w dniu podejmowania uchwały, czyli dzisiaj, gdybyśmy ją podejmowali, tej nieruchomości, tej działki jeszcze nie ma.
Nie tylko, że ona nie jest w księgach wieczystych, ale został dopiero złożony operat u nas w ośrodku, który podlega weryfikacji. Następnie ten operat zostaje jakby przekazany do burmistrza celem wydania decyzji podziałowej, bo to jest zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Dopiero jak będzie decyzja podziałowa, która oczywiście staje się decyzją ostateczną, dopiero po 14 dniach, wówczas taka nieruchomość jest, taka działka jest w ewidencji. Jej jeszcze oczywiście nie ma w księgach wieczystych. Dlatego ja nie rozumiem tego z pośpiechu. Nie rozumiem tego pośpiechu. Po co, dlaczego tak szybko? I moim zdaniem nie powinniśmy podejmować takiej uchwały, bo tej nieruchomości na dzień dzisiejszy nie ma. Jeżeli poszłaby skarga do wojewody, podejrzewam, że taka uchwała zostałaby uchylona przez wojewodę, bo nie ma takiej nieruchomości. Wszystkie samorządy, bo przeglądam dosyć często, bo kto przechodzi przez mój wydział, najczęściej pilnują tego i rzadko nie zdarza się właściwie, żeby podejmowane były moim zdaniem uchwały na nieruchomości jeszcze nie wydzielone. A poza tym jeszcze moim zdaniem w tej mapce, którą myśmy pozostali, chyba jest błąd, bo 59 przez 1 jest działką przeznaczona chyba na poszerzenie pasa drogowego, a 59 przez 3 chyba podlegałaby sprzedaży. Ja mam pytanie do pana radnego, dlaczego nie było przyjście państwo na komisji? Bo wszystko mogło się jeszcze zdarzyć. Proszę bardzo. Proszę państwa, więc po pierwsze ja przypominam, że przyjmowali się budżet miasta, gdzie mamy zapisane sprzedaż gminy na takim poziomie. My inwestujemy ogromne środki w inwestycje o charakterze europejskim i to wszystko mamy na krawędzi z koniec roku i dla nas szalenie ważne jest. Wszystko, co możemy osiągnąć, jeśli chodzi o spięcie budżetu, to jest raz. Po drugie, żeby uciąć jakiekolwiek spekulacje na ten temat. Ja proponuję zmianę w treści uchwały, że sprzedajemy całą działkę. Ja oczywiście jej nie sprzedam całej, dlatego że nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby część wydzieloną przeznaczyć ewentualnie na zamianę gruntu pod budowę szkoły. Taki jest cel między innymi ulicy Piaskowej i osiągnięcia naszych również zamierzeń w rejonie osiedla miastowskiego. W związku z tym proszę o korektę uchwały i to wtedy likwidujemy wszystkie spekulacje, żeby zaproponować do sprzedaży całość. To wyeliminuje jakąkolwiek możliwość składania skarg i ten uchwały. Jest to w międzyczasie, to przygotuje, zanim będziemy w roku. Rzeczywiście bardzo oczekuję państwa, żeby nie odrzucać sprzedaży tych działów, tej deklaracji radomińskiej, bo z punktu widzenia budżetu miasta z niej nic jest istotne. Dziękuję. Mogę jeszcze, przepraszam. Proszę. Tak, sytuacja wygląda w ten sposób. Jesteśmy u schyłku kadencji. Nie chciałbym, żebyśmy podejmowali decyzję, bo to jest decyzja związana z wydzieleniem strefy zieleni, o której mówiliśmy przy zatwierdzaniu planu przestrzennego miasta. Mówimy teraz też o podziale jak już na połowę. Nie wiadomo dlaczego, co i jak. W związku z tym nic się nie dzieje, jeżeli ta uchwała zostanie podjęta później, kiedy wszystkie czynności zostaną dokonane, kiedy będziemy zgodnie z prawem. W związku z tym ja nie chciałbym podejmować uchwały na sprzedaż działki 59, bo to znowu jest jakieś takie bardzo szybkie, czego nie rozumiem. No to nie jest już zaskoczenie, no bo ta sprawa już była. Co było omawiane? Takie formie nie było. Takie formie nie było. Proszę państwa, ja nie widzę żadnego problemu. Państwo kandydujecie w tych wyborach. Termin sprzedaży działków i po postawieniu wszystkich nazwijmy wymogów i formalności to jest miesiąc grudzień praktycznie. Grudzień. W związku z tym, jeżeli pozostanie decyzyjność w tych rękach, gdzie jest do tej pory, to praca przeprowadza. Jeżeli się okaże inaczej, to państwo macie kulę i już jakiego nie ma. Możecie robić z tym, co chcecie. Łącznie z tym, żeby tę uchwałę po prostu odrzucić i nie zrealizować. Ja dzisiaj oczekuję, że państwo, żeby zamknąć się w roku kalendarzowym i doprowadzić do sprzedaży gruntów, jest to szalenie istotne z punktu widzenia kondycji naszego miasta. Nic więcej chyba tej istotnej poszło. Jasne. Proszę bardzo, pani radna Kołczyk. Ja rozumiem pana burmistrza dobrze, że nie chodziłoby o uchwalenie tej uchwały, tylko dokonanie tej uchwały zmiany poprzez zmianę zapisu numer 59. Tak to rozumiem. Czy wtedy będzie to dotyczyło nie 3 hektarów, tylko większej wierzchni. To już pani zmieni, tylko czy pan burmistrz właśnie o to wnioskuje, co rozumiem?
zmiany zapisów w uchwale przedstawili pan kierownik Pieczewski, pójdzie, przepisze uchwałę i radny przedłoży. Nie ma żadnego problemu. Czy o to pan mówił, tak, że chodziło? Tak. Z tym zastrzeżeniem, że absolutnie nie doprowadzimy do podziału. Wydzielimy tylko ten przestrzeń, który nas interesuje, ponieważ to pozostało, zostaje na zamianę gruntu. Mam nadzieję, że do nich dojdzie. Jeśli chodzi o tereny oświatowe, po drugiej stronie to uczniom. No tu oczywiście musielibyśmy zaufać panu burmistrzowi, że nie sprzedamy oczywiście całego tego terenu, albo zdajemy sobie z tego sprawę, że przecież chcemy budować. Ale można? Proszę. Przecież tę uchwałę będziemy musieli jeszcze zmienić. Przecież jeżeli jest 59, a pan zamierza być działkę, moim zdaniem 59 przez 3, a nie 1, to na dzień dzisiejszy, jeżeli podejmiemy 59, to za chwilę będziemy musieli ją zmienić. Bo nie sprzedaje się generalnie z założenia, jak mówi pan burmistrz, działki 59, tylko trzeba wydzielić strefę zieleni i tę działkę jeszcze na pół. Czyli podejmowanie tej uchwały dzisiaj nie ma żadnego sensu. Proszę państwa, jest inaczej. Jeżeli rada wyraża zgodę na sprzedaż działki 59, czyli w całości, tak, to przy akcie notarialnym, jak notariusz wydaje decyzję podziałowej i notariusz mówi, jeżeli jest zgoda na sprzedaż większej działki, to tym bardziej jest zgoda na sprzedaż mniejszej. Czyli notariusz na zawsze na 50, działkę 59 na 3, około 3 hektary, ponieważ ma uchwałę, że mogła, że może być sprzedać większą działkę nawet. To jest logiczne. Jeśli możecie państwo, jeszcze chciałbym zapytać, w jakim terminie ewentualnie mógłby ten podział uznać za pana? Ile czasu? No, kwestia no, 2 tygodni. Bo już pomyślałem sobie, że ewentualnie możemy nadzwyczajną sesję zwołać w tej sprawie, żeby jeden punkt tylko ocenić. A proszę ci, no, jeszcze mogę? Mogę powiedzieć, jaki notariusz tak mówi i z czego to wynika jeszcze. No, to, że mówi notariusz, a notariuszy w kraju mamy wielu. W związku z tym ja przynajmniej nie znam takiego przepisu, żeby notariusz mówi, jak mamy większą, a my mamy zgodę, gdyby podejmować uchwała, powinna być konkretna. Ja już takie akty robiliśmy. To robiliśmy i nie było żadnych problemów. Ja myślę, że tutaj oczywiście nie ma żadnego konfliktu. W sytuacji, w której jest zgoda na sprzedaż większej ilości terenu, to jest tylko wyrażenie zgody przed Radę na sprzedaż, a później decyduje, czy potrzebuje sprzedać, czy mniej, czy większy teren. Proszę ja bardzo. Mam takie pytanie, bo nie znam się na tyle na Kruszewicach. Czy jest możliwość w paragrafie na przykład w drugim, czy napisanie, że po dokonaniu podziału nie ma, nie ma, nie ma numeru. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja chciałabym konsekwentnie z Panią pierwszą myślą zdjąć porządku obradną tą uchwałę. Zwłaszcza posłucham Pana kierownika, który mówi, że podział będzie w 2 tygodnie, tak? Czyli do następnej sesji wyrobimy się ze wszystkim. Tak, z tym, że następnej. Bo ja powiem tylko tak. To była moja dobra wola. Przepraszam panie kierowniku, to była moja dobra wola, że ja dzisiaj pokazałam, bo przecież tak mogła tego. Mogłabym do dzisiaj sprzeciwić się i nie by było nie wykazywać błędu i napisać skargę rozwojową. Tak? I tak by było to zniesione tak. Ja chciałam wykazać się dobrą wolą, bo uważam, że kierownik, który nam przedstawia dokument, przedstawia nam dokument rzetelnie. Przepraszam, to pozwolę sobie na taką dygresję. Panie kierowniku, ja rozumiem pana burmistrza, że chcę sprzedać działkę, to przyszło to na lawarkę, potem mam bloki zabudowach wysokich, tak? Wszystko to ja rozumiem, że musi się spiąć budżet. Wszystko rozumiem, tylko dlaczego my tak robimy wszystko w takim ogromnym poświęceniu na ładu celu. Bo przepraszam, pokazanie działki, której fizycznie nie istnieje w księgach wieczystych do uchwały, do projektu uchwały i mamy dzisiaj to uchwalać, przez nami niepoważne i niepoważne traktowanie koszarki kolegów. Jeszcze raz. Proszę o to, żeby zmienić treść uchwały i pozwolić mi złożyć deklarację do tego, że mogę sprzedawać mi działkę w całości. Wrócimy do tego słowa. Nie ma już jakby pola manewru do składania skargi i odpoznania się od tego, co wszystko miało charakter tak zwanym uznaniem konwencjonalnym. Możemy to zrobić formalnie, że przegłosować zdjęcie i wprowadzenie przez pana burmistrza punktów. A jak się to ma jeszcze do planu zagospodarowania wybranych? No panie, z przykrością nie została wprowadzona strefa zieleni. Ale powinna być ta strefa zieleni. Przecież to była dyskusja co najmniej pół godziny na temat strefy zieleni.
Ja naprawdę nie rozumiem tego pośpiechu, panie burmistrzu, bo to znowu budzi jakieś podejrzenia. Po co? No, ale po co? Plan został potwierdzony kiedy? W czerwcu? Ile czasu minęło momenty, jeżeli byłoby taki, to taka pilna inwestycja, która ratuje nam budżet? Proszę powiedzieć, ile czasu minęło? To nie jest pilna inwestycja, tylko pilna sprzedaż. Sprzedaż, no ja rozumiem. Po drugie, przecież uzgodniliśmy. Ja nie posługuję się półprawdami czy kłamstwami. Uzgodniliśmy, że wydzielamy pasy zieleni tam w regionie i deklarowałem to wielokrotnie na tej sesji. I to oczywiście ujrzy światło z jednym przypodziałem. Tak. O tym mówiliśmy, ja ten temat uważam za zamknięty i nie ma sensu do niego wracać i ten. Jeszcze raz tłumaczę jedną kwestię. Sprzedaż nieruchomości to jest materia bardzo skomplikowana, wymagająca odpowiedniego rytmu i czasu. Ogłoszenie, wywieszenie, pokazanie tylko po kroku. I dla nas terminem sprzedaży, my nie wiemy, czy sprzedaż zakończy, może być zainteresowania, ale nie wiemy, ale musimy powiedzieć ryzyko. Skończy się w grudniu. Nie ma jeszcze czasu. Musimy zamknąć rok budżetowy i stąd jest ta dominanta sztuczna potrzeba i konieczność i o to prawie zadoluje. Ja się trochę wam dziwię, że wy tak próbujecie to wszystko skopać, a wy będziecie rozpaczliwie sami, bo nie szukać pomysłu, gdybyście... Ale to nie ma tego znaczenia. My staramy się trzymać prawa. A pan sam mówi, że pan trzyma się prawo, panie burmistrzu. W związku z tym wszystkie samorządy przechodzą taką samą procedurę sprzedaży nieruchomości. I wszystkie trzymają się zasad. Znaczy pan Wiesław, ja nie chcę komentować, co powiedział wcześniej. Pan Wiesław wyraźnie podkreślił, że różnie bywało wcześniej, jeśli chodzi o tego typu uchwały. Nie chcę tego nauczyć. Na pierwsze chcę dać coś sprawy. Proszę, żeby Rada pozwoliła nam doprowadzić do sprzedaży cały dzień. Oczywiście ja tego nie zrobię, to już oświadczam od razu, bo jesteśmy żywotnie zainteresowani tym, żeby zachować część tego areału pod zamianę, jeśli chodzi o budowę szkoły naszej. Rozumiem, czyli jako wniosek pana burmistrza o wprowadzenie do porządku dzisiaj zmiany z budżetu. Prościej jest kiedy, byśmy wprowadzili po prostu nową uchwałę, w której jest, my wyrażamy to łamane na jeden, tylko numer działki 59. Proszę bardzo. I w tym momencie. Tylko jeszcze mam jedno pytanie. Proszę bardzo. Czy to jest ta treść o. O ta treść, dobrze, ale treść, że działka numer 59 o powierzchni takiej hektarów zapisana w księdze takiej i takiej, ale czy ona cała jest pod budownictwo mieszkaniowe wysokie? Nie. Bo to jest ważne. Te pasy zieleni. Tak. Nie, tych pasów zieleni w planie nie ma. Są. I z jednej strony jest, od strony budownictwa rodzinnego, od Sierkowa Sosnowa jest pas zieleni wydzielony w planie, tak? Nie ma tylko od tej zabudowy przemysłowej, ale tą działkę w tym podziale również wydzielamy. Tak jak burmistrz wcześniej deklarował, że wydzielimy działkę od zieleń i ją wydzielamy właśnie w trakcie tego podziału. Czyli to jest ta działka 59 przez 1, to jest ta zieleń, tak? Wydzielenie. Ale wydzielenie takiej działki pod zieleń, której nie ma w planie, jest niezgodne z planem. Tak? A już nie jest widzicie, nie jest powiedziane, że ja nie mogę posadzić drzew na zabudowie wielorodzinnej. Gdzie to jest napisane, że ja drzewa nie mogę posadzić? Mogę. Proszę bardzo. Ja wiem, jeżeli raz nie mówię dużo, to uchwała, którą proponuje pan burmistrz, będzie brzmiała w tej... No będzie zmieniona, poprosimy pana Wiesia o przygotowanie uchwały, zrobimy się chwilę przerwy i będziemy... Panie przewodniczący, wyraża się zgodę na zasadzie drugiej przetargu nieruchomości fundowej oznaczonej ewidencji gruntów i budynków miasta Jąg w okręgu 6, podziałka 59, będzie tak. Powierzchni, nie wiem, i tu mam powierzchni, zapisanych w księdze wieczystej, położonych w Igławie przy ulicy Gwiazdowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wysokie. Czyli według mnie, jeżeli zapiszemy w ten sposób, to cała działka 59 przechodzi pod budownictwo mieszkaniowe wysokie. Nie, ale to jest przeznaczenie. Uchwała będzie wprost, przepraszam, uchwała będzie wprost. Działkę można tylko z przeznaczeniem zgodnym z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego. Tam gdzie zieleń, to zieleń, tam gdzie budownictwo. Ja chciałbym poprzeć wniosek formalny o wycofanie, który pani adwokat o wycofanie porządku posiedzenia, jeżeli będzie drugi projekt uchwały.
uchwały, to będzie nad nim dyskusja i wprowadzenie tego. Więc przegłosujmy już do dyskusji wniosek pani Jastrowskiej. No to uchwała wnioski, bo jest o zdjęcie i jest o wprowadzenie nowego. Ale musimy najpierw promocować. Tak, oczywiście. Bez tego, kto z państwa radnych jest za zdjęciem z porządku obrad punktu w sprawie zbycia własności nieruchomości położonej przy ulicy Piaskowej z dotychczasowym brzmieniu, czyli listem numer 59 łamany na 1. Kto jest za? Teraz proszę trzymać ten punkt. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Tak. W związku z powyższym Rada zdjęła dany porządek. Ogłaszam 15 minut przerwy. Pan Wiesław przygotuje nam uchwałę. Proszę państwa, proszę zajęcie miejsca. Wznawiamy obrady. Panie Radny, bardzo proszę o zajęcie miejsca. Kto z państwa jest za przyjęciem porządku dzisiejszego?
przyjęła początek sesji jednoczącej. W kolejnym punkcie mamy przyjęcie protokołu z 56. sesji. Biuletynie informacji publicznej opublikowano oraz złożono do wglądu Krajowej Rady Miejskiej protokół tej sesji. Do chwili rozpoczęcia dzisiejszych obrad nikt nie złożył pisemnych uwag do powyższego protokołu, w związku z czym protokół uważam za przyjęty. Kolejny punkt dotyczy informacji o realizacji budżetu za pierwsze półrocze. Sprawa była omawiana i opiniowana na posiedzeniach komisji. Bardzo proszę o opinię pana przewodniczącego. Pozytywnie. Pozytywnie. Dziękuję. Komisja Polska nie zaopiniowała. Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciał coś dodać? Bardzo proszę. Panie burmistrzu, panie skarbnik. Ja chciałabym wyrazić swój niepokój. Oczywiście to ja z tego głosowania mam swoje zdanie, ale chciałabym wyrazić niepokój i chciałabym, żeby pan burmistrz powiedział, dlaczego tak się stało. Tabelka numer 2, strona 2. Wykonanie budżetu miasta za pierwsze półrocze 2018 roku. Dochody własne zaplanowane 13 657 632 zł. Wykonanie niecałe 1 947 000. Jest to 1,32%. Dotacje celowe zaplanowane 24 751 000. Wykonanie na urocze 2 378 000. Procentowo przykłada się to na 3,31. Patrzyłam na wskaźniki innych tutaj punktów. I tak moje ocenie, oczywiście to jest moja subiektywna ocena, może kolega radny się ze mną nie zgadzać, ale jeżeli jest pierwsze półrocze, no to tak przynajmniej 50% powinno być zrealizowane. Niepokoi mnie przede wszystkim sprzecznienie, tak? Ja już przed razem mówiłam, że jest zbyt optymistyczna zaplanowana sprzedaż mienia. Jest niewykonanie i to dosyć poważne niewykonanie. I teraz moje pytanie odnośnie właśnie chociażby ulicy Piaskowej. Mówi pan burmistrzu, że musi pan spiąć budżet. Zgoda, pełna zgoda. Tylko działka przy ulicy Piaskowej w ogóle nie była zaplanowana. Do tego trzeba zacząć. Nie była zaplanowana w budżecie. A tutaj powiem, wyniki mówią same przez się. Dług publiczny, dług, zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów według ustawy na stan 30 czerwca 2018 roku wynosi 37 935 000. Czy mógłby mi pan powiedzieć albo zagwarantować jako mieszkańcy, bo to wszyscy nie jako radni, tylko jako mieszkańcy głowy, że nas stać na wszystkie przedsięwzięcia, które są dokonywane w mieście, i według pana prognoz, jak skończy się budżet miasta Piłowy? Bardzo poproszę o informację. Myślę, że cena wyższa niż na Piłowy. Tak, proszę. Chcę odpowiedzieć. Ja pani radna, myślę, że tego typu pytania zadajemy zwykle na posiedzeniach komisji, prawda? I na sesji ewentualnie uzupełniamy jakieś niejasności. W związku z tym bardzo proszę, zwracam się do państwa, że nie będę tolerował rozmów tego typu. Uzupełniamy informacje. Pytam zawsze państwa, czy ktoś z państwa chciałby jeszcze coś dodać, a nie wyjeżdżać z wywodem podobnym w tym usłyszeniu. Cały czas balansujemy na krawędzi i za to mi płacą, że
sprawozdania. Po trzecie, jeżeli chodzi o sprzedaż wina, to tu klasykę to mamy. Dzisiaj będziemy dyskutować, że to chyba był usłyszany o znakomitym pozycji, żeby zamiast tego nie sprzedawać, tylko przeznaczyć na coś innego. Odraczamy ten fragment. Proszę zwrócić uwagę na przewodowość tej sytuacji. Z jednej strony mamy kilkanaście milionów do zrealizowania i wielką troskę wyrażoną przez standardy narodowe na następnej kadencji, a równocześnie jest próba za wszelką cenę włożenia w każdej sytuacji kija w szprychy. Także ja myślę, że to jest nielogiczna, niekonsekwencja i tylko tyle tych spraw. Zrealizujemy budżet, jestem tego bardzo dumny. Jest to obywatelowi wdzięczny budżet. Mówiłem to w początku, kiedy składamy projekt, że żartów nie ma. Tak sobie to zaplanowaliśmy, jeżeli pamiętam, nawet razem uznając pana Romana Krzyżowskiego, gdzie tłumaczyłem wtedy się w Kiwie, że na początku spłacamy, ile możemy, później zaczynamy już budować to, co nas czeka, czyli sięganie po środki europejskie i kolejne niestety zaciąganie kredytów. Tego się nie da uniknąć. Państwo dyskutujecie cały czas o kwocie tak zwanej tej rzeczywistej, liczonej minionej. Wy zapominacie, że międzyczasem ten budżet wzrósł o 60%, prawie 70%. Oczywiście można do tego dodać to, co się nazywa 500+, ale to jest tylko 20 milionów. Reszta to są nasze nowe zdobycze inwestycyjne i dochodowe i też należy to u nich docenić. Nie wolno dyskutować o zadłużeniu w kategoriach liczb, tylko procentów, wskaźników tego, jak to wygląda do całości budżetu. O, i to jest kolejny przykład tego, co tak się koleżanki użyli, jeśli chodzi o tworzenie klimatu odpowiedzialności. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna nie była już przy głosie, niestety nie będziemy dalej tego tematu ciągnąć. Pan radny Brzozowski, proszę. Tak, czuję się upoważniony do tego, żeby powiedzieć kilka słów. Otóż rzeczywiście podaję jakąś niezrozumiałym uwagami, żeby powiedzieć, że realizujemy projekt budżetu, który żeśmy uchwalili, ale nie są tak gminy. Rzeczywiście mówiliśmy wtedy, może nie zgadzaliśmy się z priorytetami, może mieliśmy inne priorytety, tak? Ale budżet został uchwalony, on jest realizowany i jesteśmy w poważnej sytuacji, poważnym ludzie. Nie jest to czas na to, żeby dzisiaj wprowadzać jakieś polityczne korekty, dlatego że budżet wymaga spięcia. Są do tego instrumenty. Jednym z nich jest sprzedaż mienia. I to nie jest nic złego. Po to się ma mienie, no co my będziemy tam kwiatki sadzić, jeżeli jest ktoś zainteresowany, to chce kupić, a my chcemy sprzedać. Oczywiście tutaj nie mówię o relacjach, o tym, bo to jest zupełnie inna sprawa, ale również najbardziej właściwie każdy z nas to robi. Dzisiaj wyciąganie jakichś tam spraw nie bardzo istotnych, myślę, że nie ma znaczenia. Stosujemy postanowienie z formalnym przygotowaniem zakresu. Jasne, dziękuję panu. Na Komisji Budżetu i Finansów, gdzie jest podstawowym zadaniem tej komisji informacja, budżet i analiza tego, nikt nie zabrał głosu, tylko przepraszam, akurat ja zadałam pytanie, bo miałam jasność i uzyskałam odpowiedź, nikt nie zadał pytanie, a to było pytanie kluczowe, co na przykład pani Ewa zadała, trzeba było na komisji rozwiać ten problem i się spytać. Jeżeli chodzi o dalej zapytanie, jak pan burmistrz widzi przewidywane wykonanie, to ktoś nie przeczytał budżet, informacji. Jest przewidywane wykonanie w tabelkach? Jest. Więc proszę czytać i się przygotowywać do komisji. Nie muszę to powiedzieć, dlatego że jestem oburzona niektórymi tymi. Nie przygotowuje się, a później na sesji zadaje się tak kluczowe pytanie. Pani radna, dziękuję bardzo. Nasza dyskusja jak wyjdzie nie w tym kierunku, w związku z tym wybaczcie Państwa. Nie udzielam głosu. W związku z tym, ponieważ nie widzę tutaj merytorycznej rozmowy, tylko wymianę zdań, która do nikogo z nas nie prowadzi. Ja sobie zdaję sprawę oczywiście. W związku z tym przechodzimy do głosowania w tej kwestii. Możecie Państwo wyrazić swoje zdanie, głosując za, przeciw bądź wstrzymując się od głosu. Bardzo proszę Panią Radną o ciszę. Zastanawiam się, czy ja Pani nie przeszkadzam. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji o realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję.
Stwierdzam, że Rada Miejska zaopiniowała informację o realizacji budżetu za pierwsze kwartał bieżącego roku pozytywnie przy 16 głosach za, 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym. Kolejny punkt to informacja na temat opieki przedszkolnej, stanu potrzeby. Informacja była również omawiana i opiniowana na posiedzeniach komisji. Bardzo proszę. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Nasza komisja również pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję. Pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać? Bardzo proszę, z merytorium. Nie. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji na temat opieki przedszkolnej w naszym mieście? Przepraszam. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Mam wrażenie, że nie wszyscy Państwo brali się w głosowaniu. Za. Przepraszam, nie. W związku z tym stwierdzam, że Rada Miejska zaopiniowała informację pozytywnie i domyślnie. Kolejny punkt przewiduje podjęcie uchwał w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta. Temat był już omawiany na posiedzeniu komisji. Nic nie nowego się nam nie zdarzyło. W związku z tym bardzo proszę Pan Przewodniczący o opinię. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję. Pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciał coś dodać? Nie widzę. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2018-2029 wyżej zmienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę jednomyślnie. Kolejny punkt dotyczy zmiany w budżecie miasta. Oczywiście również temat był omawiany, z tym, że tutaj mamy zmiany. Bardzo proszę, odbieram głos Państwa. Tak, proszę Państwa, treść uchwały jako treść nie ulega zmianie, ponieważ wartości zapisane w tej uchwale nie ulegają zmianie, natomiast w uzasadnieniu, ponieważ chcieliśmy dokonać zmian w obrębie tych samych środków finansowych, tylko przenieść pomiędzy rozdziałami, ponieważ utworzona została szkoła podstawowa dla dorosłych z gimnazjum, dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych i musimy przenieść te środki pomiędzy poszczególnymi rozdziałami, tak? Mogę zapytać. I jeżeli chodzi o realizację programu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Morski Model Wsparcia Rodziny, również tutaj dokonujemy przeniesienia w obrębie tych samych środków niezbędnych na realizację tego zadania. I też dokonujemy zwiększenia również tutaj środków w obrębie własnych pieniędzy, własnych wydatków, właśnie są stosunku do dyskusji deklaracji. Także wartościowo treść uchwały nie ulega zmianie. Dobrze, proszę bardzo. Ja chciałam tylko zapytać, bo tu jest napisane dotacja dla szkoły podstawowej, zgadza się, ale gimnazjum jeszcze jest. Tak, dlatego przenosimy tylko część wydatków, to nie są wszystkie wydatki. Gimnazjum dalej funkcjonuje, natomiast... I dotacja idzie, tak? Tak, dotacja normalnie idzie na osoby uczęszczające do gimnazjum, natomiast w tej szkole wyodrębniła się również szkoła podstawowa dla dorosłych i zabezpieczamy środki od 1 września do 31 grudnia. Bo ja tylko chciałam powiedzieć, że to są też nasi uczniowie, że tak jak wychodzili do szkół samorządowych, to dalej chodzą tylko w innej formie, tak? Po prostu tutaj jest pomiędzy rozdziałami, pomiędzy odnośnie działu 926 Iławskie Centrum Sportu i Turystyki, wynagrodzenie rozosobowe, realizacja zajęć sportowych 16 tysięcy. Czy udzieli mi Pan informacji, realizacja zajęć sportowych, wynagrodzenie w co dokładnie się mieści pod tą kwotą? Czy na jakieś konkretne zajęcia sportowe, czy to jest do głównej puli? Do głównej puli, ale z tego dodaję na piłkę ręczną, na piłkę nożną i na... Ale to jest podzielone na poszczególne paragrafy, tak? Jest inna wynagrodzenia na tych wyposażenia i na żadnych usług pozostałych. Do tej pory także składamy. Nie widzę więcej chętnych do zadawania pytań. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z
Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok, wyżej wymienionym dniem? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta. Jednomyślnie. Teraz mamy uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zmian statutu miasta. Temat był również omawiany na komisji. Bardzo proszę. Tak, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję. Czy komisja wnosi o przyjęcie bez poprawki? Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że wszystko jest jasne. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zmian statutu w wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednomyślnie. Kolejny punkt dotyczy przyjęcia raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Iławy na lata 2016-2018. Projekt również był omawiany na posiedzeniach komisji. Bardzo proszę o pozytywnie. Dziękuję. Wnosimy o przyjęcie. Dziękuję bardzo. Pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać? Nie widzę. Stwierdzam w takim razie, że możemy przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania programu ochrony środowiska? Wyżej wymienionym zdjęciu. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w powyższej sprawie jednomyślnie. Kolejny punkt dotyczy obniżenia bonifikaty. Temat również był omawiany. Komisja pozytywnie opiniuje. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawki. Dziękuję bardzo. Komisja oświaty. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Proszę mnie. Proszę bardzo, będzie pan zadać bardzo. Ja wiem, że na komisji, ale sesja jest również, na sesji są również dyskusja, chciałam zadać pytanie, tylko też nie wiem, czy pan kierownik jeszcze jest. Czy pan kierownik jest? A to pan burmistrz. Ja nie przyznaję się od razu otwarcie, że nie wiem. Czy ta bonifikata jest obowiązkowa? Czy my jesteśmy zobowiązani do jej udzielania? Czy ona jest obowiązkowa? Bo te pytania zapomniałam, przepraszam, zadać na komisję, a więc bardzo proszę. Dlatego pytam się na jakiej podstawie, jak pan ustawa? Nie, o zaradę, jaka ustawa? 50% jest takiego. Prosiłbym, nie wiem, zostawia jasno wynika, że element publikacji przy sprzedawaniu tego typu obiektów musi występować i to na poziomie 50%. My dajemy 1% z powodu oczywistych, że szukamy przede wszystkim możliwości bycia za odpowiednie pieniądze, a nie takiego czysto rozwiązania strategicznego. Może być taki obiekt w Iławie, w związku z tym, że będzie czekał, nie przesądza tego. Więc rzeczywiście będziemy starali się zachęcić na poziomie do 50%, ale tutaj jakiegoś projektu nie występuje. Także mamy jeden. Proszę bardzo, pan radny. Ja chciałbym trochę szerzej, bo tutaj na dzisiejszej sesji mamy chyba 3 uchwały, czy 4 dotyczącego tego terenu. I sytuacja wygląda w ten sposób, że ja chciałbym teraz zaapelować do pana burmistrza, żeby wstrzymał się ze sprzedażą tej nieruchomości, zarówno budynku, jak i działek, które zostały, o których teraz mówimy przy bonifikacji. Jeżeli chodzi o bonifikację, to rzeczywiście jest to korzystne, gdybyśmy to chcieli sprzedawać. A dlaczego? To burmistrz na razie. A dlaczego? Myślę, że jak wszyscy wysiedzimy, taką mam nadzieję, że chcielibyśmy, żeby w Iławie powstało muzeum. Myślę, że jest to jeden z budynków będących własnością miasta, który na ten cel mógłby zostać przeznaczony.
własność komunalna, budynek wpisany do rejestru zabytków i teraz dowiadujemy się, że jeszcze działki wokół są wpisane też do rejestru zabytków. W związku z tym jedyna rzecz, to jest może nie jedyna, ale jedna z niewielu nieruchomości, na którą możemy pozyskać środki zewnętrzne w celu utworzenia tam muzeum. Tu pan burmistrz na komisji mnie zapytał o szczegóły. Szczegóły dotyczące dotacji, właśnie sobie to wydrukowałem, że będzie uruchomiona trzecia edycja Funduszy Norweskich 2014-2021. Podawany termin naboru, początek 2019. Planowane jest uruchomienie następujących programów. Kultura, alokacja 75 milionów euro. Obszar przewodniczący, kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie, podstawowe prawa i wolności. Obszar propagandowy, przedsiębiorczość kulturalna, dziedzictwo i tak dalej. Czyli na pewno by się to mieściło jakby w tym, że możemy złożyć wnioski i za pieniądze unijne czy norweskie w tym wypadku wybudować ewentualnie tam muzeum. Myślę, że nie jest rolą samorządu sprzedawać wszystko, co się da, bo to jest najprościej. Trzeba to, moim zdaniem, sprzedawać z głową. Pewnie, że tak i zawsze to był problem, że jeżeli planowany jest budżet, to budżet się spina najczęściej z zawyżanym planem dochodów, szczególnie ze sprzedaży nieruchomości. To jak pan mówi, że jestem doświadczonym radnym, to tak było prawie przez cały czas, prawie zawsze. I tak to wygląda. Myślę, że warto by było się wstrzymać. To nie znaczy wszystko sprzedać. To można będzie sprzedać. Tylko żebyśmy znowu nie poszli w ten sposób, że sprzedamy, a później gdybyśmy chcieli robić muzeum, to musimy nabyć jakąś nieruchomość. Tutaj jest ta nieruchomość miejska. Już chyba mieszkańcy zostali jakby wysiedleni, dostali nowe lokale. I ja jeszcze przypomnę, że byłem przeciwny czy podejmowanie tej uchwały na sprzedaż tej nieruchomości. W związku z tym mam taki apel, żeby przemyśleć to i jak najszybciej sprzedawać. Tutaj za chwilę będą jeszcze otwarcie rady. Dobrze, czy poproszę, dlatego że jesteśmy omawiającym o zaopiniowanie bonifikaty, ale nie tego, czy chcemy sprzedać. Dotyczy to pakietu nieruchomości, proszę bardzo. Jest tutaj zgadza się, tylko muszę od razu skorygować pana radnego, że to nie tylko pan burmistrz chce sprzedać, bo po opinii, którą usłyszałem z panu przewodniczących, wynika, że opinia pozytywna jest również rady. Na razie ja słyszałem tylko ten wniosek pana burmistrza, bo rozumiem. No i to jest, proszę zauważyć, jedna działka przeznaczona do sprzedaży też w tym rejonie. Proszę zobaczyć, jak to wygląda, jaką działkę chcielibyśmy sprzedać i co się dzieje ewentualnie z tą nieruchomością, z tym budynkiem. Po prostu wkraczamy i moim zdaniem powinniśmy się z tym wstrzymać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o połączenie mikrofonu. Dziękuję bardzo. Myślę, że możemy przejść do głosowania. Nie widzę więcej chętnych do zostania głosu. A jest pan? Ja, panie burmistrzu, to tu dla mnie jakiś nowy pomysł. Założenia do budżetu na rok 2015 odbywają i czy to jakiś pana jest pomysł z tym na muzeum? Nie. To jest mój. Wniosek do budżetu. Przewodniczący komisji uzyskał odpowiedź. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie obniżenia bonifikaty wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest za? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę przy 16 głosach za oraz dwóch głosach wstrzymujących. Kolejny punkt dotyczy obciążenia nieruchomości położonej przy ulicy Biskupskiej. Temat również był omawiany, bardzo proszę panów przewodniczących o opinię. Pozytywnie. Dziękuję. Z wiadomością o przyjęcie. Dziękuję. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby coś dodać? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania.
Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości położonej przy ulicy Biskupskiej wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę jednomyślnie. Kolejny punkt. Zbycia prawa własności na Piaskowej to zdjęliśmy. Kolejny punkt wobec tego to zbycie prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Kościuszy. Projekt również był omawiany. Bardzo proszę panu przewodniczącym o opinię. Komisja pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję bardzo. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Pozytywnie. Pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby coś jeszcze wypowiedzieć w tej sprawie? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Kościuszki wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę jednomyślnie. Kolejny punkt dotyczy przyznania nieruchomości zamiennej położonej przy ulicy Sowieckiej. Temat również był omawiany. Bardzo proszę. Komisja pozytywnie zaopiniowała. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Czekaj, proszę. Pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś chciałby z Państwa coś dodać? Nie widzę. Wobec tego głosujemy. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej położonej przy ulicy Sowieckiego wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada podjęła powyższą uchwałę jednomyślnie. Kolejny punkt dotyczy zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Podkiewicza. Projekt był również omawiany. Bardzo proszę. Opinię. Pozytywnie. Dziękuję. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawy. Dziękuję. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby coś dodać? Nie widzę, wobec tego głosujemy. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Podkiewicza wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę 16 głosami za oraz jednym głosem przeciwnym i przy jednym głosie wstrzymał. I druga nieruchomość również przy ulicy Kościuszki. Temat również był omawiany i opiniowany na posiedzeniach komisji. Bardzo proszę. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję bardzo. Pozytywnie. Dziękuję. Proszę Państwa, chciałbym dodać Pan Radny. Bardzo proszę. Ja nawiązuję do tego, co mówiłem wcześniej. Proszę naprawdę zwrócić uwagę, jaki jest kształt. Jeżeli chcielibyśmy coś tam robić, ewentualnie muzeum, to proszę zauważyć, że tutaj strasznie się ograniczamy. Tę działkę sprzedajemy w trybie, tutaj rzeczywiście przetargowym, ale prawdopodobnie, tak mi się wydaje, na będzie to właściciel koronera. Proszę zobaczyć, co tam się może zdarzyć. Jeżeli chcemy i dbamy o mienie komunalne i chcemy, żeby w tym mieście coś ewentualnie mogło powstawać, to nie sprzedajmy wszystkim tym, którzy przyjdą, rzucą wniosek, tę działkę chciałbym kupić, tak, to jest miejskie, się nie zastanawiam. Ja naprawdę prosiłbym, żeby teraz, na przykład, póki jeszcze nie zapadnie decyzja, nie podejmować tej uchwały sprzedaży tej działki. Proszę bardzo. Najstarsi radni pamiętają, jak w poprzedniej kadencji, chyba w poprzedniej kadencji, usilnie próbowano sprzedawać teren wraz z budynkiem do metrami. Nic z tego nie wyszło, cały czas. Bo tak naprawdę nie była sama nierozsądnego dojazda, nic takiego, ale była chyba wypchnięcia tego budynku, żeby go sprzedać. My od początku, ja to sygnalizowałem Państwu, przyjęliśmy założenie, że wnosimy bardzo dużo trudu w to, by doprowadzić do realizacji przede wszystkim tego terenu wraz z częścią mieszanku i na dzień dzisiejszy daliśmy mnóstwo pieniędzy, to liczy się w setkach tysięcy złotych, na bardzo kosztowną dokumentację i na bardzo taki znamienito 21-wieczny projekt z takiego wydarzenia. I
ten projekt nie ukrywam, że bardzo starannie przygotowujemy i czekamy na słabe RPO, w sensie takim, że może nam się przydarzyć, tak, że będzie mogła dostać się szukania możliwości gdzieś przekazania innego projekty. I oczywiście też czekamy z utęsknieniem na objawienie się mechanizmu norweskiego, bo tak naprawdę dzisiaj ogólnych zapisów niewiele z tego tam wynika. Teraz z mojego punktu widzenia, aha, jeszcze jedna rzecz. Na początku tej kadencji, kiedy tak przeglądałem wszystkie dokumentacje i równocześnie otrzymałem sygnał od kierownictwa, ja czemu tam się z wami obraci, w sensie najważniejszym. Nie, mówię o Poznaniu. Nie lokalnym, tylko Poznaniu, to prowincja Poznania. Wszyscy zgadują, a tu nie będzie. Byłem osobiście u pana Zawitiała w Poznaniu, dowiedzieć się, jakie jest otoczenie, jaka jest atmosfera i klimat, jeśli chodzi o sygnały, które są z tamtej strony, o zakłócanie tego miru zakonnego, czyli budowanie tam na siłę wodzenną. Usłyszałem ostatnio również na piśmie, że nie wywołuje to entuzjazmu w tamtych kręgach, to jest bardzo pomocliwe dla nie tylko parafialnej społeczności, ale również dla zakonników, dla odradów. W związku z tym ten projekt zdjąłem i nie pracowaliśmy dalej niż nad ideą muzeum. Co nie oznacza, że ja jestem przeciwny budowie muzeum, tylko mieliśmy swoje siły na zamiary. Przed chwilą słyszałem apelować, żeby patrzeć rozsądnie na wydawanie pieniędzy publicznych i rozsądne dla wielu inwestycji. Ja sobie nie wyobrażam, w najbliższej przestrzeni 4-5 lat byśmy dotykali ten temat w taki sposób. W związku z tym, a już pomijam to, że ja mam zupełnie inną ocenę, staram się mówić elegancko, żeby nie było tak, że zachowuje się nietaktownie, żeby na 400 argumentach dodatkowych realizować tego typu przedsięwzięcie. Tam niczego nie można rozbudować, bo to jest zapytek absolutny i tak ma pozostać. W związku z tym uważam ten pomysł za niedobry. Już pomijam to, że takie objawienie w trakcie, kiedy my już mamy ogłoszony przetarg i mamy to ściśle kalkulowane, te nasze wpływy na tym etapie, to jest co najmniej dziwne i zdumiewające. Ja jednak nie wszystko zakończę. W związku z tym jeszcze raz, żeby z tego powodu nie jestem przeciwny instalowaniu biblioteki muzeum, ale to nie jest czas na teraz, absolutnie, bo jest to niemożliwe do projektowania, czy rozwijania sytuacji. Jestem też przeciwny miejscu na Wyspie Mazowskiej i mam do tego prawo, żeby wyrazić swoją opinię na ten temat. Dziękuję bardzo. W związku z tym, żeby jeszcze ten temat zakończyć, tym bardziej, że w sprawie Mazowskiej 2 wszyscy są prawo zostało powiedziane. Łącznie z atmosferą, kiedy wyprowadzaliśmy stamtąd ludzi, przygotowywaliśmy ten temat i wszyscy doskonale wiedzieli, jakie jest stanowisko miasta w tej sprawie. W związku z tym nie wolno tego zakłócać, bo to jest po prostu nieprofesjonalne. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie Burmistrzu, ja do pana prośbę, bo wspomniał pan, że ma pan na piśmie informacje o tych obawach. Czy dostarczył pan do mojej osobie? Spokojnie, że pani nie będzie tego umieszczać na Facebooku. To jest informacja publiczna. To nie szkodzi, ale może... Dobrze, nie tak. Nie ukrywam, że jest to też dla mnie bardzo ważna sytuacja, tak? No, nie ma sprawy, to jeszcze raz określam. Prosiłbym, żeby nie robić z tego jakiegoś sztandaru wydarzenia, bo co najmniej nie właściwie. Jak zrozumieć? Myślę, że wyczerpaliśmy tutaj temat. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej w ulicy Gospicza, wyżej wymienionej? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Nie. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę przy 15 głosach za, 2 głosach przeciwnych oraz 1 wstrzymujący. Kolejny punkt dotyczy przyznania nieruchomości zamiennej położonej przy ulicy Przemysłowej. Pan również omawiany, bardzo proszę. Pozytywnie. Dziękuję. Komisja będzie o przyjęcie bez poprawki. Dziękuję bardzo. Pozytywnie. Dziękuję. Proszę o wyłączenie. Proszę o wyłączenie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby coś dodać? Nie, że wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej położonej przy ulicy Przemysłowej wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Robert. Robert był za.
I to teraz mamy punkt nowo wprowadzony, przekazanie użytkowanie mienia komunalnego. Projekt był również omawiany z tym, że tylko na posiedzeniu Komisji Problematyki Społecznej Komisji Oświaty nie było omawiany na Komisji Gospodarczej. Pozostałe. W związku z tym może prosiłbym o przybliżenie słów komisji, członkom komisji budżetu. Więc Państwo wiecie, że już oddajemy dla obiektu Centrum Aktywności Lokalnej. Postanowiliśmy tak w ramach naszej dyskusji, że życzymy go miejskiej użytkowej pomocy społecznej, ale wewnątrz musi być zapisana klauzula, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa naszemu głównemu, prawda, w tym projekcie się warsztatu trafi częściowo. To, że warsztaty opuszczają budynek Cichanowski, jeszcze pamiętający czasy Wielka, tak w sobie, który już kompletnie się wyszedł, choć stan techniczny, nawet używalność powieku nigdy nie przyzywała tego długiego okresu, no to wspólnymi siłami dokonaliśmy tego dzieła. Oczywiście Centrum Aktywności Lokalnej to nie będą tylko warsztaty trakcie zdjęciowej. Ja już dzisiaj Państwa zapraszam na uroczyste, z tego punktu to będzie jedyny obiekt z tej jesieni, który chcemy oddać oficjalnie wszystkich ostatnich na własnego życia. I to jest wszystko, co powstaje do zrozumienia. Po prostu jest to uchwała, która zabezpiecza interesy przede wszystkim nasza potrafi zdjęciowej. Proszę bardzo. Dobrze, nie związano, średnio związano z tą, a proszę powiedzieć, co pan planuje, panie burmistrzu, z miejscem pod Warszawą. Jakie są plany do tego miejsca? Na pewno ten obiekt będzie wyburzony. On nie może pozostać w okolicy zasiedlony przez to, ale to jest planem przestrzennym. Oczywiście to jest teren, gdzie się realizuje przecież wielorodzinne. No zobaczymy po prostu. Ja tego nie przesądzam, tam jest właścicieli, no bo także na razie na tym etapie chcemy ten budynek zlikwidować, dlatego że on wystąpił do programu założenia, gdzie będzie opuszczony. Także trzeba spojrzeć na przestrzeń. Dziękuję bardzo. Proszę również o opinię przewodniczących tych komisji, na których to było omawiane. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję bardzo. I komisja pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze wskazać? Nie widzę. W takim razie rozumiem, że wszystko jest jasne. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie przekazania, użytkowania mienia komunalnego wyżej gminy? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę. Ja jestem za tym, żebyśmy kontynuowali. Mamy w kolejnym punkcie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej pana burmistrza. Otrzymać się takie informacje na ten temat. Czy ktoś chciałby jeszcze uzyskać jakieś dodatkowe? A co przerwa nie będzie? Panie burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć coś więcej na temat wizyty studyjnej na ulicy Żwirowej wraz z pracownikami wydziału kierującego utrzymania i spotkania z firmą Skansa oraz Energa w sprawie montażu kładek na pracę i ławce. Ulica Żwirowa to jest ulica, która cały czas zyskuje już na budynkach, na nowej jakości, pojawiają się tam przedsiębiorcy. W budynku jest też zabudowa mieszkaniowa. My przede wszystkim uzgodniliśmy z mieszkańcami, którzy też tam są żywotnie zainteresowani, że na razie żadnego układu bezcelowo zrobić tam nie będziemy. Natomiast jeżeli chodzi o miesiące utrzymanie, to postaramy się zrobić coś na takim dobrym poziomie, żeby to kilka lat zatrzymało, żeby ten temat nie chciał odłożyć w czasie, ponieważ mieście jest mnóstwo innych potrzeb o charakterze wołającym o pomoc tego nie wiem, wiele lat w zaległości. Musimy zadanować. Teraz asfaltowe produkty. Proszę, asfaltowe. Mogę ja? Tak, proszę. Aha, dalej. Jeszcze skanska. Tak, jeszcze skanska. Czeka na zasadzie wyrywę części, przepraszam sobie za chwilę. Nie powiem kiedy, bo jest może prawie robić tłumu. Skodarstwo, która ma teraz w postaci przywiezienia prosto z Holandii.
problemami z zakładem technicznym, ten problem jakoś pokonać. Czekamy za pewno duże wydarzenie w sensie przejazdu przez część miasta, tego rodzaju. Ja, panie burmistrzu, dążę ciągle do tego, co mnie dotyczy jako komisja. Spotkanie w sprawie żłobka. Czego dotyczyło to spotkanie? Z kim pan rozmawiał? Jakie są, tak powiem, efekty spotkania? A druga wątpliwość to jest pan właściciel restauracji u Czapy w sprawie bojek na Małym Jeziorze. W sprawie bojek na Małym Jeziorze. No, bojki, jedno dzieci. Kadencja, panie burmistrzu, ja chciałbym porozmawiać o kontenerach. No.
dokładnie pamiętam, jak pan burmistrz mówi, że na pewno kontenery powstaną przy ulicy Kolejowej. To są pana słowa, że pan wszystko zrobi, żeby te kontenery tam powstały. Ja mam 3 lata od tego momentu. Mam wrażenie, że miasto jakby skredytowało firmie, która buduje te kontenery, budowę tych kontenerów, żeby one mogły powstać. Bo naprawdę nie wiem, czy ktoś, ale myśmy tych kontenerów w ogóle nie widzieli. Moim zdaniem te kontenery od razu po zakupie powinny znaleźć się gdzieś. Dla mnie, ja mówię, że to jest naruszenie dyscypliny, że nie powinno być tak, że majątek polski był ktoś, który ewentualnie to wyprodukował lub nie. Teraz zadaję to pytanie dlatego, że mniej więcej wiem, że opracowana jest koncepcja jednak zmiany lokalizacji, że nie będzie to ulica Kolejowa, a będzie to ulica Jagiełłów. Dlatego też chciałbym podkreślić, że jednak w samorządzie złotówkę oglądamy, to też kilka razy było mówione na wszystkie strony. Jednak mimo wszystko to upór pana, panie burmistrzu, spowodował, że tam wykonane zostały prace studialne, wykonany został podział, wydane zostały pieniądze na to, żeby ewentualnie te kontenery tam powstały. Myśmy od początku mówili, że to jest niezgodne z planem, że to się nie uda. Panie radny, proszę tym zmierzać do zadania pytania. To dlatego chciałbym zobaczyć, co się stało, że nastąpiła zmiana lokalizacji. No tutaj trzeba niektóre rzeczy przypomnieć, jak to się działo, bo tu kilka osób, jak ja pamiętam, w czasie tej kadencji pytało o te kontenery. A teraz kadencja się kończy, a kontenerów nadal nie ma i nie wiem właśnie, co się stało. No bo ja na początku mówię, jakby nie byłem za budową tych kontenerów, on był bardzo mi był bardzo, bardzo za. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. No to ja tak się spytam, panie burmistrzu, w imieniu rządu i pana Morawieckiego. Oczywiście chodzi mi o taką rzecz. Wiadomo, że budżet oczekuje na pieniądze z inwestycji. Czy nie są zagrożone inwestycje w Iławie w związku z tym, że brak jest wykonawców? Tak? Chciałbym wiedzieć, czy mamy tego powodu jakieś kłopoty, czy też nie. Dziękuję bardzo. Może być jeszcze jedno mogę? Myślę, że... Jak się zakończy przetarg na inwestycje wyborców? Ja mam krótkie również pytanie. Mianowicie wczoraj mieliśmy bardzo piękną imprezę. Amfiteatrze, że zgromadziła nam pełen amfiteatr, musimy śmiało mówić o tym, że trafiliśmy w potrzeby naszych mieszkańców, ale mamy tam mały problem, który nam już w trakcie wyniku imprezy, a pojawiał się nie pierwszy raz i zadałem to pytanie również pani dyrektor cechów. Mianowicie chodzi o toalety, które są przy amfiteatrze, które są właśnie nieczynne bardzo często podczas imprez. Podobno zarządza ktoś nimi, jakaś tak wewnętrzna firma. I mam pytanie do pana burmistrza, jakie mamy możliwości wpływu na tę firmę, ponieważ jak wspomniała mi pani dyrektor Wiśniewska, nie pierwszy raz zdarzyło się, że podczas bardzo ważnej i bardzo pięknej imprezy w amfiteatrze te toalety są niedostępne, a wczoraj na przykład było bardzo dużo starszych ludzi, których widzieliśmy, wychodzili w trakcie imprezy, poczynają wracami, czyli prawdopodobnie pozostali gdzieś nieco jeszcze. Widzę, że wyczerpaliśmy. Tak, przechodzimy do odpowiedzi. Ja uważam, że jest sama idea jest słuszna, ale skoro wrócimy do klasy, patrzyliśmy, jak dyrekcja krajowa realizowała właśnie te tak zwane czerwone przy ścieżkach obrotu przy 100 szlakach. I zaproponujemy tego budżetu 2019 przetargu, jakiś odpowiedzi co na malowanie i myślę, że ten okres jest ważny i bardzo zrealizowany. Panie Radnika, ja mówię to w ten sposób, zresztą to nie mamy z tym schodami nic wspólnego, oczywiście przekażamy, nie trzeba uwagi pani czarnej.
jeśli chodzi o słońce 19, już cierpliwie czekaliśmy na uporządkowanie kwestii własnościowej związanej z ulicą słońce 19, bo ta ulica była polecana. Teraz jesteśmy na etapie, gdzie to wszystko już przechodzi jakby w naszą inwestycję, to prawdopodobnie przystępują do ulicy Gminicza, po prostu już będziemy się czuć gospodarzami na tych ulicach i niewątpliwie też na razie na słońce 19 realizujemy zapleczu. Ale warto się to zainteresować, a nie uchylamy się. To dzień telekomunikacyjny, bo to ma sens. A wiem, że telekomunikacja sponsoruje, jak powiedziałam, tak? Finansowanie. W tej sprawie przygotowujemy też radę odpowiadać, jeszcze temat z nami, w sumie nie ma spraw. Konfederacja zostanie na koniec, ale uzdrowić się po prostu. Jeżeli chodzi o pytanie pana Małżeńskiego, no ono ma kapitalne znaczenie, dlatego że po tej ekspansji tych środków europejskich, nazwijmy po wielkim rozregulowaniu na etosu pracy wśród ludzi, niestety się na to żal, mamy do czynienia z zjawiskiem zatrważającym. Dzisiaj przetargi są o 100%, czasami o 40%, 50%. Ja wiem, że tak, jest droższy niż wynikało na lewo, bo ogromne gigantyczne problemy. Przetek na Polsce nie jest rozstrzygnięty jeszcze, cały czas są dodatkowe pytania, ale też drżymy jako zgłoszone cechowe. No zobaczymy, co to jest. Także ja na tym etapie tego nie chcę przesądzać. Natomiast żartów nie ma po prostu. I zresztą powiem, ja nie wiem, że to mówiłem już może na komisji albo powiem na sesji. My się bardzo martwiliśmy, że coś się dzieje, bo to jest sobie numer 2, jeśli chodzi o wykonawcę. Bo to wszystko wyglądało zatrważająco na początku sierpnia. Ja tam byłem prawie co tydzień z panem kierownikiem wydziału i co słyszałem? I tam nie było mowy polskiej, mołdawska, ukraińska i rosyjska. Po prostu nie ma na placach budów polskich, nie ma to co. Nie ma to. Także to jest coś niesamowitego, więc da się tego wyzwolić. Ja w rewanżu nie zadaję pytania, jak on idzie sprzedanie na szkołę specjalną. To nie jest rewanż. Ale nie, ja po prostu nie mówię, że mamy wspólną troskę. To jest oczywiście. Tak, więc powiedziałem, że nie zadaję rewanżu. Tak, to jest zdanie, że może teraz... Panie Przewodniczący, ja powiem w ten sposób, że ten rok jest dla mnie rokiem szalenie przygnębiającym, jeżeli chodzi o jakość wykonawstwa firm wyłonionych w drodze przetargu na koszeniu prawem, utrzymywają to, ale to świetnie, to jest jakby to nasza jurysdykcja, tutaj możemy się dotknąć, ale na przykład czystość na cmentarzu i tak dalej, i tak dalej. I chcę powiedzieć, że ja powoli dojrzewam, że tego średniego, nie wiem, czy będzie dodane, żeśmy jednak wrócili, zobaczyliśmy z ogromną obiekcją i zastanowili się, czy nie warto dołożyć kilkaset tysięcy złotych do tych problemów i nie uczynić je ponownie komunalnego. I to jest takie moje wielkie, duże pytanie w tej sprawie, bo sytuacja, gdy się powtarza, dzisiejsze prawo nakłada na nas obowiązek wyboru firm nierzadko, które pozostają od początku wybrańca wiele do życzenia. I później moje służby się strasznie denerwują, bo presja mieszkańców, co ja witam z zadowoleniem, że ludziom zrobiło się tak fajnie, jeżeli chodzi o estetykę tego miasta. To jest zawsze plus, to świadczy o pewnej wrażliwości społecznej. Natomiast my jesteśmy bezsilni wobec tego, że firma nie powiem skąd, trzeba ją kilkanaście dolarów podpisać, a to strasznie pisma do media. Jak pis mi podpisuje do kilka. To jest następny problem. No tak, płacić, przepraszam, że jedno słowo. Płacić musimy, a to nam każą wystawiają wpływu, a wpływu na nich nie ma. Znaczy oni robią to ostatecznie, że każda faktura nie jest pusta, ale często jest tak, że my na przykład za prawo nie mamy do końca wojskowy, on się nie wyrabia, nie jest w stanie tego zrobić w tym czasie. Ale mówię, ja tylko sygnalizuję problem, żeby nie było tak, jak to było tak, że uderzyłem Państwa jakąś refleksję. Już wszyscy piszcie czytali, że zdecydowałem przeciwko sobie. Proszę się nie podjęcie, bo mówię, że jest to poważny powód do dużej refleksji. To jest tak. Nie da się przesiedzać, przepraszam. Nie, bo mnie tak uderzyła ta troska o wydatkowania środków, tam mieszkańców i tak dalej. Jak świat, więc samorząd terytorialny istnieje
to zawsze dbają jakieś prace przygotowawcze, analizy i tak dalej. Tylko krowa nie zmienia poglądu. Ja zmieniłem pogląd. Ja zmieniłem pogląd z jednego powodu, że mam tu nawałnicę u mnie w gabinecie. Państwo tego nie przeżywacie, ja to przeżywam co tydzień. Kiedy ludzie mi złorzeczą, że nie mogą się z tym pogodzić, że czekają kolejce na mieszkania komunalne całymi latami, a jednocześnie na ich oczach rozgrywa się dramat, który się nazywa kompletna beztroska, sobie czasu, inne chcę jeszcze nazwać, ludzi, którzy nie powinni być w osobach komunalnych. I stąd moja twarda teza, który wybronił do końca świata jeden dzień dłużej, że kontenery w mieście muszą powstać. Co do lokalizacji z ulicy Kolejowej na ulicę Jakiełły, to skonkurowałem w ten sposób, że kontenery to oczywiście jest jakaś tam warstwa. Koledzy się przypominali, albo chętna kontenerowego tworzyć nie będziemy. Ale kilka sztuk nikomu jeszcze nie zaszkodziło, a będzie świetnym tak zwanym pieczem, jeżeli chodzi o zachowania ludzkie. Natomiast my chcemy się przyjrzeć idei budownictwa i proszę znowu do niej wejść. Socjalnego, niekomunalnego, pod kątem postawienia budynka dwóch właśnie na Kolejowej. Dlatego mi się zrobiło żal tej Kolejowej, bo tak naprawdę to nie ma innego pomysłu, tylko w jakimś innym miejscu. I stąd ta zamiana. To wszystko jest na etapie w tej chwili projektowania, a jeszcze poszerzania trochę tej działki. I pewnie, najpierw w przyrobiecie, na 4 lata to nie jest tak dużo, nie uda mi się ich postawić w tej kadencji, ale pozwolę na budowę, na to tak będziemy mieli. Tak, tak są. No proszę. Panie burmistrzu, ja się bardzo cieszyłem, że to poszło na Jagiełły, bo uważam, że wprowadzenie do planu, dopytałem, czy plan na ulicy Kolejowej, zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinne jest wielkim, wielkim błędem. My naprawdę na terenie miasta nie mamy już terenów przemysłowych. To nie jest łatwy teren, ale sytuacja wygląda, że tamten teren można ewentualnie przeznaczyć, jeżeli my tam prowadzimy zabudowę wielorodzinną, a wiem, że ten zapis był właśnie pod kątem kontenerów, bo tak się domyślałem, bo tak projektant powiedział, że mnie to w ogóle nie pasowało, że jemu się to z niczym jakby nie kłóci. Moim zdaniem nie było to i nie jest to dobre pociągnięcie. W związku z tym wolałbym, żeby pan nie planował tamtego budownictwa, bo robimy taką plombę zabudowy wielorodzinnej, że będziemy mieli zaraz wokół wielki problem co z przemysłem ewentualnie, bo przeprowadziliśmy tam zabudowę wielorodzinną. Dlatego też zapis ten nieszczęśliwy dotyczący ulicy Kolejowej, to uważam, że powinno się, tym bardziej, że kontenery, a wprowadzone były pod kątem kontenerów, powinno się jakby docelowo zmienić, ale to procedura jest dosyć długa. Dziękuję. Ja mam powiem tak, na tym etapie mamy jednak jakby ze sobą skomunikować, że na dzień dzisiejszy kontenery znajdą swoje miejsce na ulicy Jagiełły. Co do przyszłości ulicy Kolejowej, niczego przesądzać nie mogę. Zobaczymy. Od tego jest debata publiczna, od tego jest sprawa, żeby to wszystko w sposób logiczny i wspólny omówić. Bardzo do tego, że to są odpowiedzi pana burmistrza na zadane pytania. W związku z tym. A propos tego właśnie. Tak, widzę, że pan dobry Kawaciński chciałby, ale. No dobra. Proszę państwa, no. Jest, no jesteśmy w porządku odpowiedzi na pytanie. Udzielał pan burmistrz odpowiedzi. Ale mówimy w pewnych obszarach i warto też jakąś dyskusję wywołać. Nie, proszę nie wybaczyć, ale jesteśmy na danym obszarze. Także ja też podnoszę głos, to co mówiłem na komisji, że mamy pokłosie jeszcze niedawno, a pokłosie jest u nas jeszcze aktualne odnośnie oddziaływania polmaku na sąsiedztwo. Nie, proszę wybaczyć, panie radny, nie możemy rozmawiać. Jesteśmy w punkcie odpowiedzi na interpelacje i na pytania. Panie radny, proszę, bardzo proszę. Już powiedziałem, co chciałem. Dziękuję. No to nie radny. Nikt tak nie mówi. Proszę państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Wnioski mieszkańców Iławy. Do chwili obecnej nie wpłynął wniosek z prośbą o zabranie głosu na sesji regulaminu. Punkt 11. Komunikacja, tak jak już
zakończyć sesję na 15 października, ale będzie to sesja uroczysta, na której ewentualnie dołożymy tylko takie punkty niezbędne, czyli sprawozdanie z naszej kadencji oraz przewiduje jedynie takie wspólne spotkanie, wzajemne podziękowanie z drobnym spotkaniem. To wszystko. Po sesji jest prośba od pana Czarka Neściora o zrobienie wspólnego zdjęcia, wprawdzie na nie mamy. Tak, tak. Panie Czarku, sami radni. A tak, przykro, że nie ma pani Anety, pana Edka. Pani Eli, oczywiście to już jest przykrość podwójna, oczywiście, to zrozumiałem. Natomiast to państwo, pan w imieniu pana przewodniczącego Komisji Problematyki Społecznej i w tym wypadku jako przewodniczącego Komisji kształcącej nad zmianami w budżecie, prosiłbym o pozwolenie pozostanie osób, które są w tej komisji do kształcącej nad nasz budżet. Tak, o to proszę. Przepraszam, ojej, najmocniej przepraszam. No, statutem oczywiście. Fajnie, dziękuję. Dziękuję oczywiście, no przejęzyczenie straszne. No, nad statutem oczywiście. Ja tylko mam jedno pytanie, ponieważ zdarzyło mi się powiedzieć pani Elis Lewandowski. I tak wyciągam od was pytanie i chcę państwu powiedzieć, że Zimronica cały czas pamiętać, ona jest cały czas radną do końca kadencji i niemożliwie była dobra. Jest, przepraszam, nie chcę powiedzieć, w związku z tym to tylko taka refleksja, że czasami muszę nie bawić tam toczyć i te pisworów, bo są rzeczy ważniejsze. Tak, mogę dodać też, że jestem z tego w trakcie z synem pani z naszej koleżanki.